Ona tutaj chyba już nic nie istnieje. Co to jest za planeta w ogóle? To jest 100 razy Jowisz. Hej, siema, pamiętajcie, że codziennie na Facebooku są streamy, a z kodem Mati macie 3% zwrotu na G2. Buziaczki. Dzień dobry, witam wszystkich w naszym wspaniałym układzie słonecznym i w grze, w której można robić wszystko, co spowoduje, że no, nasz układ słoneczny przestanie istnieć albo będzie działał w dziwny sposób. Tak więc ta gra to Sandbox Universe 2 i my dzisiaj zajmiemy się robieniem różnych dziwnych testów. Na przykład co się stanie, jeżeli Słońce zniknie z naszego układu. Co się wtedy stanie z resztą planet? Takie rzeczy i inne będzie można robić w tej grze, więc ja am looking forward i mam nadzieję, ludzie, że wy też, więc zostawcie teraz już łapeczkę w górę i dajcie znać. Co można jeszcze ciekawego zrobić w tej grze? Dajcie swoje pomysły, nie wiem, strzel w ziemię rakietą z prędkością światła. Nie wiem, spraw, żeby słońce było 3 razy większe. Wszystkie tego typu śmiesznostki można robić, więc liczę na wasze wsparcie, waszą pomoc i możemy się bawić. Dobra, tak więc najpierw może zajmiemy się ziemią. Mamy tutaj ziemię, powiedzmy, no normalna ziemia, tylko bardzo szybko się tutaj kręci, ponieważ symulacja jest całkiem szybka. Dobra, teraz symuluje nam w ciągu, nie wiem, 1 sekundy, to jest około 2 godziny. Tak więc widzicie, że powoli nam się kręci ziemia, nic się tutaj ciekawego póki co nie dzieje. No ale co się stanie? Co się stanie? Jeżeli, powtarzam, jeżeli masa ziemi będzie 2-krotnie większa, przez co powiększy się. Albo nie 2-krotnie, to jest słabe. 4-krotnie większa. Co się stanie w naszym układzie? Czy coś się zmieni, jeżeli Ziemia będzie 4-krotnie większa? Dlatego musimy to sprawdzić. A test wymaga przyspieszenia tego wszystkiego do, powiedzmy, 1 miesiąca na sekundę. No na razie wszystko wydaje się w porządku. Może odrobinę zmienię tutaj trajektorię swoich rotacji, ale nie wiem, bo tutaj te paski się tak pogrubiają. Raz na jakiś czas chyba lata w tę stronę, a raz w tę stronę. Ciężko stwierdzić, bo wszystkie mają w miarę proste te linie, takie ogarnięte, a Ziemia ma jakąś z dupy. Dlatego sprawdźmy to jeszcze raz. 40 razy większa Ziemia. Na razie nic. Ziemia wciąż bawi się w najlepsze. No to cóż. 400 razy większa Ziemia. Czy teraz może coś się zmieni? Wciąż nic. Ziemia wciąż ma wyjebane. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na to, co się dzieje na planecie. Widzicie, jak ona wygląda? Już nie do końca tak samo jak kiedyś. Większość jest pokryta, nie wiem, czy to jest lód, czy co, czy wysuszyło tę planetę. Nie powinno. Ziemia wciąż ma 16 stopni na tak średnio na swojej powierzchni, ale no, planeta nie wygląda już tak ładnie jak wcześniej. Jest bardzo ciekawe. No tak w ogóle Ziemia jest teraz w wielkości 1 Jowisza. No ale dobra, cofnijmy się tutaj z powrotem. Odpalmy nasz test. Nic się innego raczej tutaj nie wydarzyło. Przecież to jest centrowane teraz na Ziemię i można dostać pierdolca, więc pozwolicie, że scentruję to na Słońce. Będziemy patrzyli sobie na tę Ziemię. Ale zrobimy jeszcze tutaj kilka zmian. Ziemia musi być jeszcze większa. Powiedzmy, będzie wielkości 10 Jowiszy. Jowiszów? Jowiszy? Tak. Będzie 10 razy większa niż Jowisz, tak? Przyjmijmy. Teraz coś się zmienia. O! Wenus! Wenus coś odkurwia. Widzicie, co się dzieje? Co ty, Wenus, robisz? Czekajcie, przejdźmy na Słońce. I zerknijmy, co Wenus robi. Wielkość. No i Merkury. Nie, Merkury jest w porządku, ale Wenus zmienił w ogóle całkiem swoje rotacje tutaj. Już nie kręci się tak wokół Słońca. Znaczy nadal się kręci wokół, ale tak inaczej. Robi teraz coraz większe kółka i w ogóle cały czas się zmienia rotacja. Widzicie? Cały czas, za każdą jedną kreską jest troszkę inaczej. To jakaś asteroida przecież, czy co to było? Nie wiem. Ale już ta Ziemia ma faktycznie jakiś wpływ na to, co tutaj się wyrabia. Czekajcie, czy to Słońce się porusza? Tak, Słońce zaczyna kręcić śmigłem. Cały czas do góry, cały czas robi taki korkociąg w powietrzu. O, skubane. No i dobra, no to w takim razie nie możemy przerwać naszych testów. Jeżeli Ziemia
jest już, nie wiem, powiedzmy, pierdyliard razy większa, to co się stanie, jeżeli zwiększymy ją dziesięciokrotnie znowu? O mój Boże, Ziemia jest jakaś czerwona. Ona tutaj chyba już nic nie istnieje. Co to jest za planeta w ogóle? To jest 100 razy Jowisz. Już się boję, co się stanie, jak tylko wyprowadzę to do działania. O mój Boże, coś się pierdaczy. Dobra, przejdźmy na Słońce. Dobra, cały nasz układ słoneczny zaczyna wariować. No, może poza tymi dalszymi. Nie, Mars tutaj odkurwia całkiem. Słońce wciąż kręci śruby. Ziemia też. Cały czas do przodu staramy się przede wszystkim. Merkury to też takie... Tutaj powoli, a nagle siup! Powoli siup! Szalony. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na powierzchni Ziemi. Jest 18 stopni. Wciąż jest wszystko w porządku. Ale prędkość jest troszkę większa. W zależności od tego, gdzie się znajduje. Raz 30 km na sekundę, raz 29. W zasadzie może być... kluczowe. Ale zobaczmy. Na przykład Uran. Uran też ma w sumie wyjebane. Nic się nie zmienia. Chociaż to może... Oj nie. Ten Uran nie wie, co robić. Zobaczcie, co się dzieje z trajektorią lotu. Co on robi? Uran? On sam jeszcze nie wie. On nie wie, kim będzie w przyszłości. Dobra, pytanie, czy jeżeli byśmy teraz z powrotem Ziemię dali... To jest 32 tysiące razy większe niż na początku. Wróci do tego, co było. Przyspieszmy to, nie wiem, powiedzmy... 12 miesięcy? Nie. Już damage is done. Już nic nie zrobimy. Ziemia nie może być taka ducza, bo dzieją się bardzo złe rzeczy. Rzeczy. Pytanie, czy jesteśmy w stanie to naprawić, ale w ogóle zobaczcie, co się dzieje na Ziemi. Połowa jest zamrożona. Nie, to po prostu stał się jeden wielki ląd. A raczej dwa. Nie, to jest to samo chyba, czy nie? Nie, tutaj są dwa wielkie lądy. I tyle. Dwa kontynenty. No tutaj też coś powiedzmy, że jest. Ale no, Europa nie istnieje. To jest biegunami północnymi i południowymi. To się tak zlało ze sobą. Masakra. Czyli... A, jeszcze pragnę zauważyć, że jest minus 10 stopni na powierzchni. Więc no nie jest najlepiej. Kręci się jak pojebion. No bo też w sumie... Za szybko to działa. Okej. Zmniejszymy troszkę prędkość i zobaczymy. No to się... Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Ciężko stwierdzić, co tutaj na tej Ziemi się aktualnie dzieje, bo no... Minus 8 stopni... No nie jest najlepiej. Nie wiem dokładnie, co oznacza to, że to jest na czerwono, ale no... No nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie wiem też, jak na przykład temperatura była na Wenus na samym początku, ale teraz... Czekajcie, co Słońce robi? Czy Słońce zamierza... parować tam? Nie, to Słońce było tam chyba w 2014. Na samym początku naszej przygody. Teraz jest tutaj. Dobra, teraz powiedzmy, że wszystko jest w miarę stabilne. Chociaż nie do końca. Znaczy, no oczywiście, że nie jest stabilne. Tutaj cały układ słoneczny się rozpieprzył. Wenus kręci jakieś śmigła. Zaraz się ze sobą zderzy Ziemia z Wenus. No nie. Ale to musi być naprawdę ciekawe, co się działoby w tym momencie na Ziemi, jakbyście tam stali sobie z teleskopikiem, cyk, 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 patrzycie. A tutaj śmig nad twoim budynkiem akurat Wenus przelatuje. Dobra, jakbyśmy zwiększyli to dziesięciokrotnie. Słońce teraz jest jebitnie jasne. Czy to wpłynie... O! To wpłynęło totalnie na Ziemię, ta jasność wpłynęła. To chyba okazuje się, że teraz jest 200 stopni na Ziemi. Czy jasność ma wpływ na temperaturę? Myślałem, że tylko jeżeli zmienię temperaturę na powierzchni, ale jednak nie. Jednak to przesadziłem. Dajmy trzykrotnie większą tylko. Dobrze, wróćmy do tego, co było na samym począteczku. I jeżeli Ziemia byłaby ogromna, no to wiadomo, wpłynęłoby to na inne planety i by rozkurwiło cały nasz układzik tutaj. Ale... Wróćmy do tego. Słoneczka. Jeżeli jasność byśmy zwiększyli... Tylko dwukrotnie. To co się dzieje na Merkury? Albo na Wenus na przykład. Temperatura strasznie rośnie, aż do 700 stopni. A na Ziemi? No, Ziemia. Globalne ocieplenie to już na pewno. Mamy chyba mnóstwo... Czekajcie. Nie, woda wciąż tutaj jest, ale jest mnóstwo jakichś suchych takich miejsc.
No i 50 stopni to jest średnia na Ziemi, więc nie jest najlepiej. Kręci się, no tak samo, ale raczej nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o generalnie nasz układzik. Chociaż nie, no to Wenus jakoś jest bardzo blisko Ziemi w pewnym momencie. Chyba, że to zależy od perspektywy. Nie wiem, zwiększmy to. Sprawdźmy, czy coś się dzieje takie. O Jezus Mary, zaraz się pożegam. A jeżeli powiedzmy Słońce świeciłoby się 8 razy mocniej niż na samym początku. Dobra, to ma wpływ, to jednak miało wpływ na wszystko. Zobaczcie. Inaczej, kompletnie inaczej to działa. Wenus z Ziemią to się prawie zderzają w pewnym momencie. No w sumie to nie, to jest tylko taka perspektywa. No ale to miało wpływ na cały nasz układzik. A co na przykład się dzieje z Saturnem, z Jowiszem? Wyjebane mają czy nie? Takie mocne kółko sobie zatacza ten Saturn. W tym momencie jest tam minus 28 stopni, ale zobaczymy co będzie jak na przykład podkręci się tutaj. Jak będzie lato. Minus 100. No, minus 100 to jest maks, co mogę dać, tak? Tak jest. Ale Jowisz na przykład? Nie, Jowisz ma 70 stopni teraz na swojej powierzchni. Sprawdźmy teraz, gdzie dałoby się żyć. Na Ziemi 200 stopni, średnio bym powiedział. Mars 100, też bym tak średnio powiedział. Ale co się stało z resztą planet? Panie Jowisz. O, pan Jowisz ma minus 30 w najlepszym etapie. No to wychodzi na to, że nigdzie nie dałoby się teraz żyć. Ale jeżeli byśmy podkręcili to jeszcze, powiedzmy sobie, na przykład do 16, to może Mars, troszkę za szybko to leci. Panie Mars, oj, za ciepło, teraz na Marsie jest 200 stopni, ale na przykład jakby taki pan Jowisz, gdzie się znajduje pan Jowisz? Panie Jowiszu, uwaga. I jest ładnie. I jest nieźle. Dałoby się żyć. Byłoby chłodno, a w zimę to wszędzie byłoby tak raczej lodowato, więc no, może jeszcze nie. Ale gdybyśmy dali do tych 20... Oj, znów coś kliknąłem, znów coś zepsułem. Merkury leci. Wszystko poleciało, w piździec. No dobrze, więc już wiecie, co się stanie, jeżeli Ziemia byłaby 3000 razy większa niż normalnie. I też wiecie, co by było, jakby Słońce mocniej świeciło i... Nie wiem, co na końcu zrobiłem. Więc to byłoby na tyle. Ja się będę żegnał. Pamiętajcie, żeby podesłać swoje pomysły. Trzymajcie się, buziaczkujmy się wszyscy. Pa, pa.